A ze mną dwaj najwięksi fani disco na 21. pożegnaniu lata w Iłowie. Cześć chłopaki, przedstawcie się. Artur. Dawid. Chłopaki, czy to prawda, że byliście w Disco Starze? Tak. Oczywiście, że tak, braliśmy udział w pierwszym castingu do 6. edycji Disco Star w Olsztynie. Tak, oczywiście, występowaliśmy w Disco Star, niestety niepowodzeniem nie przeszliśmy, ale będziemy w kolejnych edycjach Disco Star. Czyli rozumiem, że się nie poddajecie. A kto jest waszą taką inspiracją muzyczną w tym nurcie Disco Polo? Oczywiście król Disco Polo Zenek Martyniuk, którego serdecznie pozdrawiamy, i również jego piosenkę wykonywaliśmy podczas Disco Star. A jaką piosenkę wykonywałeś? Przez te oczy zielone. A kolega? Tak, oczywiście, ja jako wokalista, Artur grał na organkach, a ja śpiewałem Zenka Martyniuka. No to pięknie, a chłopaki, marzy wam się kiedyś wystąpić na takiej wielkiej scenie jak tutaj? Oczywiście, że tak. Tak, oczywiście, marzy nam się o tym, tylko jeżeli stworzymy swój własny hit, bo z coverami chyba nie wystąpimy. No to słuchajcie, na koniec chciałbym, żebyście pozdrowili serdecznie wszystkich fanów TV Disco. Jesteście też fanami TV Disco? Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy wszystkich fanów TV Disco. Pozdrawiamy również osobę, którą żeśmy poznali podczas 23. edycji Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie, Martynkę Kasznicką i jej rodziców, która potrzebuje pomocy, żeby jej uratować rączkę, a wszelkie informacje na temat Martynki i zbiórki możecie znaleźć na Facebooku Pomagamy Martynce chwycić szczęście. I jeszcze raz pozdrawiamy panów i wszystkich widzów TV Disco. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy TV Disco, a dowodem na to jest to, że na każdej imprezie nosimy koszuleczki z TV Disco. Pozdrawiamy. Zobaczcie, to są prawdziwi fani. Dzięki, trzymajcie się chłopaki. Na razie.